Ile zarobiłem w pierwszy dzień monetyzacji mojego kanału? Drogi widzu, w końcu YouTube dał mi możliwość monetyzacji moich wideo w formie reklamy na YouTube, więc ma możliwość zarabiania na YouTube w formie Google AdSense. Czy w ogóle warto włączyć monetyzację i czy istnieją lepsze sposoby zarabiania na YouTube? O tym wszystkim porozmawiam z Tobą w tym filmie, także zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Hej, mocna ekipa, co słychać? Patryk Ostek z tej strony. Jeśli jesteś tutaj nowy na tym kanale i chcesz rozwijać Twój kanał i budować biznes wokół tworzenia treści wideo, to zapraszam Cię, subskrybuj ten kanał, ponieważ dodaję tu filmy właśnie na ten temat. Potwierdź dzwoneczkiem, tak abyś nic nie przegapił. Pamiętaj, że wszystkie linki do narzędzi, które pomogą w rozwoju Twojego biznesu, Twojego kanału na YouTube, znajdziesz na dole w opisie tego filmu, także w każdej chwili sprawdź opis tego filmu. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu, a mianowicie ile zarobiłem w pierwszy dzień monetyzacji, czy w ogóle warto włączać monetyzację. Więc najpierw troszeczkę historii o tym kanale. Ten kanał powstał jakieś 2 lata temu, ale tak właściwie dopiero rok temu postanowiłem użyć ten kanał, aby wesprzeć mój blog, na którym pomagam przedsiębiorcom rozwijać biznes online. Szybko jednak przemienił się ten kanał w główny punkt skupienia, ponieważ w bardzo krótkim czasie moje filmy znalazły się w top wynikach wyszukiwarki dla słów kluczowych takich jak pomysł na biznes, biznes w domu czy zarabianie online. I od razu zdradzam, że są lepsze sposoby zarabiania na YouTube niż właśnie Google AdSense, ale dlaczego ja nadal mam włączoną monetyzację na moim kanale, to wszystko zdradzę za chwilkę. Aby w ogóle być w stanie monetyzować kanał w formie reklam na YouTube, musisz spełnić pewne kryteria. Te kryteria to jest 1000 subskrybentów na Twoim kanale i 4000 godzin oglądalności na Twoich filmach przez ostatnie 12 miesięcy. To są właśnie kryteria, które YouTube od Ciebie wymaga, abyś spełnił, aby być w stanie w ogóle monetyzować. I ja osobiście spełniłem niedawno te kryteria. W połowie grudnia złożyłem moją aplikację do programu partnerskiego i kilka dni później, dosłownie 19 grudnia, otrzymałem powiadomienie, że kwalifikuję się do monetyzacji mojej treści na YouTube. Otrzymałem od YouTube więc taki przedwczesny świąteczny prezent. Yes! Od razu włączyłem monetyzację na swoim kanale po to, aby sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Więc 19 wieczorem włączyłem monetyzację i mój pierwszy pełny dzień monetyzacji pokażę Wam za chwilkę teraz na komputerze. W tym celu przejdziemy na mój komputer, więc pierwszy pełny dzień monetyzacji to był właśnie 20 grudnia 2019 roku i to zobaczycie teraz na ekranie. Ok, moi drodzy, jesteśmy już tutaj w YouTube Studio na moim komputerze i jesteśmy w menu statystyki, więc tutaj właśnie można sprawdzić takie rzeczy jak na przykład wyświetlenia, czas oglądania, czyli godziny. Tutaj, jak już wspominałem, minimum 4000 godzin musisz mieć, aby właśnie być w stanie monetyzować Twój kanał. Subskrypcje w okresie między 1 a 18, czyli dzień przed monetyzacją mojego kanału, przybyło mi 164 subskrypcje i szacunkowe przychody, kto by powiedział, 0 zł. Więc teraz zmienię tutaj niestandardowy czas na czas. Dzień, pierwszy mój dzień, taki pełny dzień monetyzacji. To nie był 19, bo 19 otrzymałem powiadomienie z YouTube, że zostałem przyjęty do programu partnerskiego. Był to 20, ponieważ tutaj włączyłem monetyzację nocy, coś takiego. I 20 to był mój pierwszy dzień, w którym monetyzowałem kanał. Więc mamy wybrane tutaj 20.12.2019 do 20 grudnia 2019, czyli dokładnie jeden dzień. I zobaczymy, jak zmienią się moje szacunkowe przychody. Klikam na zastosuj i jak widać, w pierwszy dzień monetyzacji 404 robiłem 52 zł. Więc 52 zł pierwszy dzień monetyzacji. Drogi widzu, tyle zarobię w mój pierwszy dzień monetyzacji. Jeśli chodzi o mój biznes, to nie robi tutaj dla mnie różnicy, czy ja monetyzuję, czy też nie monetyzuję. Jeśli chodzi o kwestie
pieniężne. Istnieje mnóstwo lepszych sposobów zarabiania na YouTube. O tym rozmawiam też w moim filmie 9 sposobów na zarabianie na YouTube, gdzie między innymi właśnie reklamy YouTube jest jednym z sposobów. Kolejny taki sposób, który nadaje się zwłaszcza dla początkujących YouTuberów, którzy nie mają jeszcze dużej publiczności, to jest właśnie monetyzacja w formie programów partnerskich. Szczegóły o tym zdradzam w filmie, który wyświetli się Tobie tutaj w prawym górnym rogu. W każdej chwili sprawdź sobie ten film. Polecam bardzo gorąco, jeśli chcesz wiedzieć, w jak w inny sposób zarabiać oprócz reklam. Więc jeśli chodzi o inne kwestie, to myślę, że nadal jest sens i dlatego też monetyzuję swój kanał. I już Ci powiem dlaczego. Ponieważ odkąd włączyłem monetyzację, zauważyłem, że YouTube niesamowicie zaczął promować moją treść. Ponieważ odkąd włączyłem monetyzację, czyli od 19 grudnia, na tym kanale przybyło ponad 500 osób. Przypadek? Nie wiem. YouTube jednoznacznie twierdzi, że monetyzacja nie ma żadnego wpływu na rozwój kanału, ale od momentu, kiedy właśnie ja monetyzowałem, 4 razy więcej osób przybyło na mój kanał, więc YouTube nagle zaczął promować moją treść. I musimy sobie przedstawić to tak, że YouTube to biznes, więc skoro ja twierdzę, że powinieneś traktować swój kanał jak biznes i sprowadzać osoby do Twoich ofert, do Twoich produktów lub też sprowadzać przez programy partnerskie do innych produktów i w taki sposób zarabiać, tak samo jest i z YouTube'em. YouTube to biznes, więc mimo, że nie ma jakiegoś tam oficjalnego potwierdzenia, twierdzę, że treść, gdzie na początku można wyświetlić reklamę, na której YouTube zarobi, będzie bardziej promowana przez algorytm YouTube'a niż treść, gdzie monetyzacja jest wyłączona. Przynajmniej w moim przypadku to się sprawdziło. Mam dużo szybszy przyrost subskrybentów, mam dużo większy przyrost publiczności na moim kanale, odkąd włączyłem właśnie monetyzację. Więc mam nadzieję, że Ci pomogłem. Daj znać na dole w komentarzach, czy osiągnąłeś już próg, aby właśnie być w stanie monetyzować. A jeśli już osiągnąłeś, czy zastanawiasz się nad wyłączeniem monetyzacji i zbudowania biznesu, sprowadzając osoby, widzów do Twoich ofert, do Twoich produktów. A teraz, drogi widzu, przygotowałem dla Ciebie listę top 10 narzędzi do rozkręcenia Twojego kanału. Listę w formie dokumentu możesz pobrać, klikając na link, który wyświetli się Tobie tutaj na ekranie. Sprawdź kolejny film na temat rozwoju kanału, klikając tutaj. Subskrybuj ten kanał, klikając tutaj, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, i potwierdź dzwoneczkiem dla powiadomień. Zapraszam Cię do kolejnego filmu. Życzę Ci dużo sukcesu z Twoim kanałem, z Twoim biznesem. Do następnego razu, trzymaj się, cześć!